Ostrzał z granatników. Rosną obawy w Mołdawii, niespokojnie w Naddniestrzu. Obawy w Mołdawii. Władze Mołdawii poinformowały w poniedziałek, że w Tiraspolu, głównym mieście separatystycznego Naddniestrza, ostrzelany został z granatników sztab struktury zajmującej się kwestiami bezpieczeństwa w regionie. Kiszyniów wyraził zaniepokojenie z powodu incydentu. Zgodnie z naszymi informacjami, nieznani sprawcy ostrzelali z granatników sztab struktury, która zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa w regionie. Według wstępnych danych nie ma zabitych i rannych, głosi komunikat Biura do Spraw Reintegracji przy rządzie Mołdawii. Niepokój w Naddniestrzu. Celem dzisiejszego incydentu jest stworzenie pretekstu do zaostrzenia sytuacji w sferze bezpieczeństwa w regionie naddniestrzańskim, niekontrolowanym przez władze konstytucyjne, oświadczyło biuro. Wezwało też do zachowania spokoju. Służba Informacji i Bezpieczeństwa, główna instytucja wywiadowcza Mołdawii, poinformowała, że w poniedziałek zwołała nadzwyczajną naradę w związku z incydentem w Tiraspolu. Naddniestrze, zdominowana przez ludność rosyjskojęzyczną separatystyczna republika na terytorium Mołdawii, na początku lat 90. wypowiedziało posłuszeństwo władzom w Kiszyniowie i po krótkiej wojnie, której towarzyszyła rosyjska interwencja, wywalczyło niemal pełną niezależność. Ma własnego prezydenta, armię, siły bezpieczeństwa, urzędy podatkowe i walutę. Niepodległości Naddniestrza nie uznało żadne państwo, w tym Rosja, choć ta ostatnia wspiera je gospodarczo i politycznie.